Kolejna rzecz, której uczymy się z pierwszej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału, to jest kwestia związana z moralnym znaczeniem odzienia ze skór. Skierujmy nasz wzrok jeszcze na chwilę na fakt, że Bóg uczynił Adamowi i Ewie ubranie. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej. Trzeci rozdział, werset 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Tutaj zobrazowana jest nam po raz pierwszy także ważna nauka o sprawiedliwości Bożej. Podarowana przez Boga suknia dlatego była wystarczającym okryciem, ponieważ On był tym, który ją podarował. I odwrotnie, spleciona przez człowieka przepaska dlatego nie stanowiła wystarczającego okrycia jego nagości, ponieważ człowiek był tym, który ją wykonał własnymi rękoma. Poza tym przyodziewek Boga miał coś, czego brakowało jednoznacznie przepaskom pierwszych ludzi. Dla jego sporządzenia została przelana krew, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Do dzisiaj nic się w tej sprawie nie zmieniło. Stary Testament poucza nas, że we krwi jest życie, jak to mówi trzecia księga Mojżeszowa, 17:11. Nie ma to żadnego nadprzyrodzonego znaczenia, ale symboliczne. W całym Piśmie Świętym napotykamy raz po raz tę prawdę, że jedynie śmierć, której symbolem jest krew, jedynie śmierć zastępcy, bezgrzesznego zastępcy, jest w stanie dokonać przebłagania grzechów popełnionych przez człowieka. Najwyraźniej mówią nam o tym liczne ofiary składane w żydostwie za czasów zakonu, mojżeszowego zakonu, będące obrazem na ofiarę Chrystusa. I to możemy też porównać z tym, co mamy objawione, zapisane w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety od 4 do 10. Do dzisiaj nic się w tej sprawie nie zmieniło, w sprawie tego, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Sprawiedliwość Boża znajduje swój wyraz w krzyżu Chrystusa, podczas gdy sprawiedliwość ludzka w splamionych krwią uczynkach jego rąk. Gdy Adam został przyodziany w odzienie ze skór zwierzęcych, nie mógł powiedzieć: jestem nagi, ani nie miał też powodu, aby się ukrywać. Człowiek może czuć się całkowicie uspokojony, gdyż przez wiarę zrozumie, że to Bóg go przyodział. Ale spokój ducha przed tym faktem jest wyrazem zuchwałości, głębokiej nieświadomości i niewiedzy. Świadomość tego, że suknia, którą noszę i w której stanę kiedyś przed Bogiem, została wybrana i uszyta przez Boga, przez Niego samego, skrojona według Boga, według Jego własnych doskonałych wyobrażeń, daje mojemu sercu doskonały pokój. Poza nią nie istnieje nic, co mogłoby udzielić człowiekowi prawdziwej, niezachwianej pewności i spokoju. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Tak mówi nam Słowo Boże w Księdze Izajasza 61:10. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 18 werset i 21 werset.